Siema, siema, jestem Rajo Dziple, to jest kolejny odcinek z naszej serii Podwórko Kolonisty i jest zmiernie miło was powitać w 51. odcinku. Witam również czat, który jest razem ze mną na Twitchu i was, ten jego też zapraszam, żebyście byli tutaj razem ze mną i te odcinki wspólnie byśmy nagrywali, prawda? Ponadto zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję na kanale, bo to fajnie kanał rozwija i naprawdę sami lecimy jak burza z tymi subami i łapkami, także nieźle. Co to? 400 łapek i kolejny film, nie? Fajnie było? Myślę, że tak. No, więc słuchajcie, co dzisiaj wam pokażę? Coś wam dzisiaj pokażę, bo dzisiaj się dużo zmieniło, ogólnie na tym sejwie. Dzisiaj obornik wywozimy. Pozbierałem sobie belki i też jak pewnie wiecie, w poniedziałek, tak? W poniedziałek dokładnie wyszły plandeki dla was, nie? Ja ten odcinek dla was rzucam chyba na czwartek, więc trochę czasu minęło tamtego razu. Bez kitu, równo z jakiegoś dnia streama zacząłem nagrywać, no. Nie no, no tak, prawie równo. Dobra, słuchajcie, wyszły planeki i co zrobiłem? Mogę oczywiście te planeki postawić wcześniej, ale tak wychodzi się idealnie z wyjściem plantek. Były po prostu postrzelone na serii, nie? Więc słuchajcie, plantekę umieściłem w tym miejscu, a tu trochę się pozmieniało, jak widzicie. Bo powstał płotek, powstał taki leciutki placek i zrobimy taki mini rondo wokół tego drzewa, nie? Tu my dojąc na pole, więc troszkę pole uszczupiłem. W tym miejscu sobie teraz stoją... przyczepy, no po prostu maszyny i to właśnie na plandeka, nie? Plandekę akurat dałem zieloną, bo wydaje mi się, że trochę bardziej pasuje do właśnie takich klimatów, więc jest zielona plandeka. Na nich sobie berki pozwoziłem, poukładałem wszystkie, które prasowałem, więc tyle wyszło. Ogólnie bardzo mało, jestem zaniepokojony tym, że taka ilość belek wyszła, ponieważ nie wystarczy nam to na całą zimę. No i będą siedzieć po sąsiadach, po prostu robić usługi i zbierać jeszcze belki, jak mi pozwolą. Tu właśnie z tej prasy, więc nawet jak mówię, nie chowałem jej do garażu, bo dzisiaj, nie dzisiaj, ale ogólnie będzie mi potrzebne, czy nie? Także, słuchajcie, jak na moje, bardzo spoko to wyszło, mega tutaj klimacik, postawiłem sobie tutaj drzewko jeszcze, no i taką tutaj czereśnię za 1400 zł, słuchajcie? 1400 zł za taką malutką czereśnię. Tragedia. No ale nic, spoko, nie? Więc dlaczego postanowiłem to zrobić w tym miejscu? Ogólnie myślałem, żeby sobie pchać wszystkie maszyny, wszystkie berki tutaj, nie? Czyli tutaj słoma, a tutaj byśmy ustawiali sobie... ustawialibyśmy sobie w tym miejscu siano. Więc tak, jeżeli chodzi o siano, na pewno siano są wywale. Bo nie chcę, żeby siano mi zamokło, nie? Póki slato sobie się strzelam tutaj, ale potem będę to siano wsadzał oczywiście w to miejsce, nie? Albo nawet może w to będzie lepiej, bo tutaj jest okna i drzwi, więc tak średnio. I też nie będę mógł potem zapalić światło po nocy. Więc sobie tam to właśnie tak poustawiam w tamtym miejscu. Te i tak są owinięte, więc z nich tutaj woda spływa, jak na nich coś pada, także mi to nie przeszkadza. No a słomo to słoma, nie będę jej pchał pod, wiecie, do środka, skoro tu mam fajną plandekę i sobie ją mogę to ułożyć, nie? Także super, duże miejsce nam teraz przyszło. No i zawsze jakiś na placek manewrowy, będzie się mogę sobie zakręcać. Także spoko. Dziś nie o tym, dziś zajmiemy się oczywiście naszym, naszą wywożeniem obornika. Także to tak jakoś się dziwnie. O, teraz jest spoko. Tak jest, luk czereśnia, a jak? Dobra. Ja sobie teraz cofnę, się będę akurat jechał w tą stronę. Podczepiamy się z tym wszystkim i wozimy ogólnie obornik. Mamy obornika tak strasznie dużo, że ja nie będę żałował teraz dawki totalnie i lecę na konkret z tym obornikiem. Tak samo z azotem, znaczy tym naturalnym. W sensie chodzi mi o gnojowice. Także okej, okay. Podczepiam kabel i to, niech sobie będzie. Jak ja to w ogóle mam stanąć teraz? Może wiecie co? O, tak sobie stanę w tym miejscu. A tam będę sobie po prostu jeździł, nie? O. O, tak sobie stanę, nie? Będzie chyba okej. Okay. Dobra, zgasimy sobie. No i idziemy do tego. Do MTZ-a. Panie, kto to tak nasrał? No właśnie te krówki nieszczęsne, wiesz co, ogólnie mam taki nie... O, a właśnie, patrzcie, bo kupiłem sobie te kaczuchy, gdzie mam obciążnik? A, tam są, tam jest obciążnik. Kupiłem sobie jeszcze kaczki dodatkowo, bo miałem same kurczaki, więc sprzedam troszkę tych kurcząt. Uważam, że miałem za dużo, zapomniałem 180 kurcząt. Teraz kurcząt mam chyba z 60? Jakoś tak? Mam 60 kurcząt i kupiłem zamiast tego 60 kaczek, nie? Więc... spoko, o, kogut skacze. No, więc mam teraz kaczuchy i kurczaki, wszystkiego po trochę po prostu tutaj mam, nie? Także, żeby nie było tak nudno, to jeszcze mam, i kaczki, nie? Jeżeli tam wszystko pójdzie, to może potem postawię sobie jakby taki drugi kurnik na kaczki, w sensie to nie będzie kurnik, tylko to będzie kacznik raczej. Ale coś takiego sobie chcę postawić, że miał na jedno i drugie, nie? Tam też fajne właśnie miejsce powstało sobie, bo tam w miejscu, gdzie jest ta plandeka, obok można by spokojnie postawić sobie tam, gdzie jest sobie prasa, ten właśnie karcznik i to byłoby spoko w tym miejscu, nie?
na kaczki. Także zobaczymy. Jakieś tam wydatki zaplanowane? Wiesz co, w tym roku bardzo dużo kupiłem rzeczy i nie planuję nic na razie, bo wszystko to, co mam, to jest i tak za dużo. Pieniędzy poszło masakrycznie dużo. Nie chcę inwestować teraz w graty, tylko bardziej pójść w ziemię, co nie? Więc jak już to pola, nie? W planach do kupienia mam 3 działki, ale to jeszcze, czy się uda zrobić któreś, to nie wiem, nie? Jak na razie, kiedy mod na Ursusa? Mam mod na Ursusa, widzisz tutaj, proszę, mod na Ursusa. W ogóle ciekawe stwierdzenie, mod na Ursusa, nie? Tak byś powiedział, mod na Lizard, albo coś. Co to znaczy mod na Ursusa, nie? O, czekajcie, trochę mi to nie idzie. To ładowanie. A bo tam się wysypało. Okej. Chciałem się zabrać stamtąd, ale widzę, że tam będzie trochę problem z tym. A pod spodem się jakoś złapało dziwnie. Dobra. Okej. Ja widzę, co będę sobie ogólnie gasił tutaj, raczej nie będę tam, no. Na luzie go trzymał, bo to też trochę może zejść. I teraz tak. Wyłączymy sobie. A, mamy wyłączoną, tak? Dawkę. I ile to jest dawka ustawiona? Czekajcie, gdzie jest dawka? Zmień dawkę. To jest dużo, jak dam 18 ton na hektar? Ludzie. To jest dużo czy mało? Chyba tak nawet sporo, nie? O Jezu, to jest strasznie dużo. Mniej, panie, mniej. Damy 100 kilo sobie, będziemy sypać. Ty, no nie gadasz, że nie da rady, chłopie. No co to jest? No patrz to. A, trójką idzie, dobra. Trójką idzie. 70 ton? No, ta. Red, i jakie zwierzę może skakać wyżej niż budynek? Daj spokój, Matis, już z tymi zagadkami. Ty mi tak męczył dzisiaj ludziska masakra jakaś. Pytałem jakieś granice czesko-francuskie, ja nawet nie wiem, gdzie to jest, nie? Masakra jest z nimi dzisiaj. Biję korbo na łeb po prostu tym ludziom. Nie da się wytrzymać. A, i właśnie. Na kolejny odcinek też myślę, jakąś orkę byśmy mieli tutaj w planach. Tylko pytanko do was, co tu orać właściwie? Bo raczej to poletko tutaj jest bardzo duże będzie i do orania średnio. Myślałem, że zrobić z niego speeda właśnie odcinek nagrać, jakiś speedowy z tej orki. Ale z drugiej strony właśnie nie wiem, czy to by miało sens jakiś. No bo lepiej chyba jakbym to wam w ten pole zrobił po prostu bronowanie, co nie? Dlatego tam nic nie będę robił. A walnę po prostu bronowanie i poza streamem sobie gdzieś tam, poza odcinkiem sobie tam zrobimy normalnie ten, nie? Orkę. Tu właśnie jest ten płotek. Dlaczego ten płotek powstał? Dlatego, że jestem niepewny odnośnie swoich maszyn. 60 doskonale, więc wiecie, potrafi gdzieś tam jej bieg wyskoczyć, gdzieś polecić luźno. Jak sobie pomyślę o tym, że kiedyś w tym stugłym rąbną, który układałem tyle godzin, to raczej sobie odpada to, nie? Miał ten płot w ogóle stać idealnie przy stogu, żebym jak uderzył to po prostu zaraz w ten, ale mówię, tam sobie jeszcze taki margines błędu, tam postawię coś sobie około tego płotu i będzie spoko, nie? Więc nie dawałem tam nic, oprócz tego, co teraz... Przepraszam. Oprócz tego, co teraz tam jest, nie? Nie, to powinno być droższe niż 50 biców, nie? Tak samo jak pan Stasiu, bo już za często tego używacie. Ale no... Niech będzie. Dzięki, Jacob. Jakob. Jakobs. Tam jakiś jeszcze inny. Od kawy. No, także ogólnie myślę, że sobie spoko wygląda. I też dajcie znać, co o tym sądzicie, nie? Bo jakby dla mnie bardzo spoko to wygląda. Taki zagajniczek i takie drugie podwóreczko. Więc git, nie? W jakim miejscu postawisz szklarnię? Na pole czy sąsiada na działce? U sąsiada na działce stawiam, wiesz, akurat. Ja to mam tak, że i tak sobie tego sąsiada kupiłem, by móc ten obornik tam trzymać, nie? Bo obornik jest taki u sąsiada, więc sobie tam zrobiłem w takim miejscu, żeby po prostu bardziej pójść w bok, bo gospo jest raz, że wąskie, a dwa, że... no nie pójdę w tył, bo jest bardzo pod kątem wszystko, nie? A urwanie teren to jest jednak sporo kasy, jak uważam. Włączymy sobie na razie rozrzutnik. Sporo kasy, no i też nie bardzo opłacalne wyłożenie, to jeszcze byłoby tyle tirów ziemi, że nawet nie chce mi się myśleć, nie? Tak już nawet nie jest realistyczne, żebym to wszystko równać miał, nie? Więc co tam tylko mogłem, to sobie wyrównałem, tu troszeczkę widzicie, ten placyk poszedł i teraz to bardzo fajnie tu wygląda, nie? Mega mi się tutaj to podoba. Szklarnie co fajne miejsce, taki fajny placek, no kurczę, no po prostu perfekto, nie? Okej. Ładnie jest nawiezione. Wiecie co? Ja się tu chyba dosypię. Albo nie, dobra, możemy się dosypać w sumie. Jak już jesteśmy tam bliziutko, więc to możemy się dosypać i pojedziemy nas na kolejne pole, nie? Więc git. Ale wiesz, że takie coś możesz promować na YouTubie? Za co? Za takie coś? Nie, nie dostanę, bo ja to wycinam, chłopie. Nawet jakbym miał dostać, nie?
I też jak perm, o co ty w ogóle gadasz? Przecież normalnie to ludzie używają w memach i nikt nie dostaje permbana. Więc nie wiem, o co ci chodzi, ziomeczku. To jest coś, jakiś kit mi wciskasz tutaj chyba. Ostatnio wyciąłem? Wyciąłem. Coś ci się wydaje chyba. Coś ci się wydaje, gościu. Ty masz już widzisz, wszędzie ten dźwięk słyszysz, nie? Tak długo, tak dużo go oglądasz, tak często ten dźwięk słyszysz, że już nawet wszędzie go widzisz, nie? Nawet w odcinkach z farmingu. Z farminga. Dobrze, wyciąłem. To co, zobacz? Nic nie patrzę, gościu. Wiem, że nie robisz konia. Zamknij się, Robix. Nie odzywaj się. Dobra, lecimy dalej. Nie patrzę, nie gasiłem w sumie. Siema, skoczny. No i pan Stasiu, jedziemy, no. Dobra, która to jest odcinka? 11. Bardzo fajne pole, tylko skończyliśmy. Teraz chyba bym się tym polem tutaj zajął. Na razie tak bardzo sprzychacie wszystko, ale wiadomo, też trzeba na łąki to potem powozić, więc bardzo dużo będzie tego naważenia. To ja nawet nie wiem, czy ja tutaj dam automat, wiecie? Bo bardzo dużo tego tutaj sypie i boję się trochę za przesadzę w tym miejscu, nie? No ale mówię, trzeba to dobrze ponawozić. Bo tu w sumie co było dane? Wapno tutaj było dane ostatnio. Trochę też gnębicę rozlewałem, to co te pytanie gdzieś wiecie. Przyschło i teraz znowu obornik leci. I tak mówię, jeszcze w tym roku robimy wszędzie orkę. Także będzie masakrycznie dużo czasu z tym zejdzie. No jak mówiłem, tutaj też nic nie robiłem. Poza tym, że to jest zaorane tylko. No bo widzicie, trzeba tutaj też to wszystko ponawozić, poogarniać i dopiero potem cokolwiek robić z tym polem. Dlatego tak to trochę wygląda się na dziko. Ale jak się połączy, to będzie bardzo fajny kawałek, nie? Nie wiem, że dobrym pomysłem jest to w ogóle to, że tu wjeżdżam teraz w to pole. Bo trochę tutaj z tym zejdzie. Ale może damy radę. Jak jest następny budynek będzie na ModHubie? Znaczy będzie na ModHub. Następny budynek jaki jest w planach to byłby już miesiąc temu w sumie dla was. Ale tutaj oczywiście obora, nie? Z krówkami na 60 sztuk. No i myślę, że wam się spodoba ta obora, nie? Taka troszkę w starym stylu, ale taka bardziej już nowoczesna. Że tak powiem z takim dofinansowaniem, nie? W sensie takim, że jest to budynek starego typu, ale w środku widać modernizację, nie? Jest porobione, są porobione pogidełka automatyczne. Macie już doprowadzone rurki wodne, tam też porobimy te kable do oświetlenia. Macie dojarkę taką nową, nie? Plus tam jeszcze biuro jest, miejsce na zbiornik z mlekiem. No i macie też tam taką szopę na jakieś graty, nie? Nie wiem, jakieś wiaderka, grabie, bańki z mlekiem, taki magazynek troszeczkę, nie? No, więc to wszystko oczywiście tam jest zawarte, nie? Pokazałem zdjęcie na Facebooku, chyba nawet na YouTube też, więc mam szczerą nadzieję, że jak najszybciej ten budynek wyjdzie, no bo kurczę, no już chciałem, żeby on wyszedł dawno temu, a póki co dużo czekać. Więc co, ja nie będę teraz na... Ale się zakurzyło. Kurna, okno trzeba zamknąć, drzwi. Masakra. Też mi łzy stanęły w oczach, chłopie. Jeszcze głos tracę, ej. Halo? Mój głos. Dobra, że żyję, chyba. Chyba żyję. Pyli, no jest lipiec i wiesz. Lipa pyli, albo coś. Nie, to na wiosnę. Masakra, widzicie jaki roleplay odgrywany jest? Nawet kaszlam, naprawdę. Tak się wczułem w tą grę. Albo po prostu obornik mi zajechał pod nos i... Świeży azot mi nie służy chyba, naturalny azot mi nie służy. Nie, chłopciu, nikt tutaj takie rzeczy nie będzie robił, co ty? Fajnie, obornik spoko się wozi, może trochę pojedziemy z tej... z kamery, z tej perspektywy? Tylko jeszcze bym sobie dał... o, dla was taki fowik. Fajnie to leci, no. Mega rzecz. Troszkę tak niektórych się tam nakłada ten obornik, ale to... Fajnie. Ty, ja tu mogę przecież... Czemu gram bez tego? Chłopie, jak ja mam przecież dodane ściernisko gniecenie, a ja tego nie używam, nie? Wiesz, ja to dodawałem po to, żeby tutaj działać, a teraz gram bez tego, nie? Oj. No, odpalamy ściernisko. Niech się to gniecie, koleżko. No, wiadomo. Widzicie, jakiś człowiek już się nie ogarnął? Dobra, ale już spoko. No i tak w sumie po tym chyba, po rzepaku było. Trochę pokarjane, ale dobra. No.
i fajowo. Oczywiście, jak myślę, że taki. No, dzisiaj planuję tylko obornik robić, raczej nic więcej, bo ork, jak mówię, to trochę by zajęło czasu. A nie chcę was tym zatruwać. I tak zrobię jeszcze jeden odcinek tylko z tej orki i tyle, nie? Gdzie potem, pewnie, jak zrobię odcinek z orki, to kolejnym odcinkiem już będzie. Na kolejnym odcinku wszystko będzie zaorane, nie? Także tak to chcę prowadzić, żebyście też nie mieli, że tu się nic nie dzieje. O, pokazywanie wszystkiego to się równałoby z tym, że. Jeden sezon trwał około 400 odcinków, nie? Albo nawet 50. A chcę tak, żebym miał te 20-30 ten rok, nie? W tym farmingu. No i tak sobie wychodzi, nie? Że tam ten rok. Bo to jest w ogóle trzeci sezon, kiedy już tu jestem na tej serii. No i w pierwszy sezon trwał 20 odcinków, drugi trwał 30. Plus minus, no tak, to już nie w 30. No i teraz co? I teraz leci kolejny sezon, nie? Mamy 51 odcinek i mam gdzieś tak 70, już będziemy mieli ten sezon zakończony, nie? Jakoś tak. Ale dzisiaj blisko powiem tyle. Na YouTubku, wy tego nie wiecie, co się dzieje, ale na Twitchu już kombinujemy, jaki kolejny kupić ciągnik i tak dalej. I będzie fajnie, myślę, nie? Ta Proxima mi się ogólnie marzy, nie wiem, co tam sądzi o tym ludziska, ale ta Proxima to... Ona byłaby spoko, tylko mówicie, że za bardzo ten mod jest taki ulepiony trochę, nie? Więc też nie wiem, zobaczymy, nie? Co tam się nie działo, ale Proximko mogłoby oddać nawet. Dobra, mamy full. No, to pole nawiezione. Tam 130 kilo to już sobie dowiozę na gospo, nie? Lord Beorg? Chyba tak się trzeba? Beorg? Lord Beorg? Dzięki za follow, witam. Fureczką spokojnie. Dobra, teraz trójkę wbijam. O! Ogólnie ciężko będzie mi utrzymać klimat polskości, jeżeli pójdę trochę w nasze maszyny. I boję się, że też ta seria jest właśnie takim unikatem jakby dla was, bo są takie właśnie stare polskie graty, nie? A ja zacznę grać na maszynkach nowszych, to może wam się też w serii tak nie podobać, nie? No witam, witam. Siemka. Ale zobaczymy, może też tak. Może tak trochę takich nowszych maszynek lekko będę miał, to też będzie nie tak wcale źle. Nie, no nie gadać, wszystko wysypałem na ziemię tam. Trochę poleciało mi, a może nie? Kurde, tego bornika naprawdę jest sporo, nie? Wiecie, tego tu jest w ogóle? Jeszcze 92 tysiące, a ja po tysiaku tutaj wyciągam z tego, nie? Mówię wam szczerze, jak tu się będzie działo z tym obornikiem, to będzie Kongo, nie? Kongo to my. Bo wysypałem pod spód znowu, nie? Kurde, coś mam te dziurawe łapy. Widły mi jakieś spadały albo coś. Pokaż, co tam się dzieje. Wiecie to? O, chyba zebrałem, nie? Chyba tak. Pół tony mi spadło z łyżki. Nie ten bieg. Dobra. Jak się nazywa... Rosu z wielu kur? Oj, to jest brzydkie słowo, koleżka, tak nie będę mówił tutaj, nie? Skąd ta 57? Skąd się pisze syky on dy, jak coś? Bez Z i bez spacji, nie? A siuntka jest z King's Modu chyba. Jakoś tak. Dobra. Walny tutaj po prostu ten. Niech sobie on stoi na razie. Gasimy. Wydamy do siuntki. I jadymy, nie? Nie, to jest ta siuntka z tego, z Modhaba przecież. No co, ty nie poznajesz? Siuntka z Modhaba. Dobra, wyjeżdżamy sobie. Myślę, że ostatni ten obornik co zrobimy teraz. Ostatni rozrzutnik. Skątowni, no też tak można powiedzieć, nie? Siemadero Stanley, witam. No tak, no. Co ty się pytasz? Bawi i uczy, no. Dokładnie. Tu by chyba jeden przejazd czy dwa przejazdy, jak to było robione? Już nie pamiętam do końca. Jeden był, okej, dobra. I teraz normalnie to się robi, to się nic, tak? Mi się tu gniecie. Wszystko. Nie ma problemów. No, teraz to ta. Teraz to idzie. Nawet w sumie to ścierwisko, ej właśnie. Gniecenie ścierniska, jeżeli na przykład nie uważacie gniecenia ścierniska na tym... przy żniwach, ja tak to właśnie robię, że przy żniwach nie używam, chyba że przy rzepaku to się tak o tako. Ale jak nie używacie tego przy żniwach, tylko dopiero przy zbiorze belek, to jest to spoko. A jeżeli na przykład macie samą sieczkę i potem lecicie, czyli macie sieczkę, czyli nie ugniatacie tego ścierniska, to potem przy rozrzutniku, do obornika, które, jak rozrzucacie oczywiście obornik, to obornika nie widać za bardzo, bo farming by taką zrobił teksturę, że no na ściernisku po słomie i jęczmieniu w ogóle tego nie widać, nie? No to ścieżki są bardzo przydatne w takim razie, nie? Bo dzięki temu właśnie widać.
gdzie się przejechało po prostu. A czemu tutaj ten? Czy coś rozsypało się, czy nie? Nie, na to obornika nie widzę. Nie wiem, co się dzieje. Nie, jest snowboarding, tak leży. No patrzcie, ten snowboarding, nie? Leży jakby chciało, nie? Jakby chciało, nie mógł, nie? No, więc warto, tam jest siernisko, spoko. Wiecie co? Wydaje mi się, że teraz na Modhubie będą się robić takie rzeczy jak... powoli takie standardy, nie? Jeżeli teraz właśnie moja mapa i ostykuce, ta, która pierwsza była z tym sierniskiem, wyszła na Modhubie i na konsolach, to wiecie co? To jest kwestia czasu, wydaje mi się, jak Modhub będzie to wprowadzał do swoich map oryginalnie. Tak samo jak na przykład było z tym. Mów do mnie to. Jak dodawał mod pasażera, nie? Że oni zobaczą w końcu, ludzie tak często to używają, że po prostu tego chcą i to się ludziom podoba, że to po prostu będą dodawać, nie? Więc wydaje mi się, im więcej modmakerów, znaczy mapmakerów będzie dawać siernisko w podstawce swojej mapy, tym większa szansa na to, że Modhub zrobił to, znaczy Giancy zrobił to do nowej części gry, nie? Także raczej tak to myślę, że to będzie jakaś taka nowość w kolejnym farmingu 25 chyba teraz, nie? No 25 teraz będzie farming. Także spoko. Radzik nie jedzą, nie piją, a rosną. Co to? Nie wiem, grzyby? Nie mam pojęcia. Zostaw ty już spokojnie te wszystkie twoje... te. Chłopie, te. Jak to się mówi? Ceny. A, tak, ceny. Kubuś, siema. Daj spokój z tymi twoimi zagadkami, nie? Ale no, właśnie, tak samo Mod Season, nie? Też był używany, ludziom się spodobało i zobaczcie, dodali to, nie? Nie, no mi się wydaje, to jest naprawdę kwestia czasu, aż Modhub to wprowadzi i to będzie normalnie w standardzie. Znaczy Modhub, Giants to wprowadzi, będzie w standardzie, nie? Ja na pewno bym chciał zobaczyć ściernisko od Gianców, bo zrobi pewnie by to troszkę lepiej i pewnie nie na tak w zasadzie gniecenia, w sensie niszczenia maszyn, niszczenia plonów, tylko raczej, że miałbyś ściernisko gniecone, ale bez niszczenia plonów, nie? Bo to jest zrobione tak, na takim sposobie jakby, nie? Jak masz niszczenie plonów, to ci działa, a pewnie zrobili trochę to inaczej, nie? Trochę by to zrobili lepiej. Matis, zaraz ci tutaj małta wkleję. Serio. Starczy tego już. Jeszcze nie zarobiłem za mapę 100 tysięcy. Jeszcze nie. Którą łąkę polecam? 16379. 79 to jest chyba ta... Ja ci polecam łąkę 94, wiesz? Ona jest fajna. Ale jak masz wybierać między 16 a 79? A gdzie jest 79? A tutaj. To tako chyba. A 16? Weź 79. Jednak, wiesz? Troszkę będzie ci łatwiej. Bo tu jest taka bardzo ona fikuśna. A tam będziesz miał też... Tylko masz w sumie bliżej, bo nie musisz pod górkę jeździć, nie? A to wiesz, to w sumie, jedna i druga jest taka sama, tak naprawdę. Bo tu w sumie jednocześnie. Tu masz na pewno, jak masz tutaj gospo, to nie myślisz się bawić z tym, żeby pod górę wjeżdżać. A jak masz tam, to masz po prostu prostszy kawałek, nie? Bo tu jest tak trochę pod kątem też sam sobie. Więc nie wiem. Ogólnie w tym farmingu tak trochę te maszyny takie nie mały siły i często jak właśnie wybieram teraz pola, to wybieram sobie też, żeby pola nie były tak pod górę za bardzo, a raczej na jakichś prostych kawałkach. Żeby mi się po prostu na normalnym świecie dobrze je zbierało, nie? Nie, ta pasiaka to fajnie pasuje, naprawdę, spoko jest. Ten płot trochę taki jest duży, wydaje mi się, w tym farmingu, nie? Jakiś taki duży ten płot. No, ale niechaj będzie. Krówki się śmigają, ja to obornik od nich włożę, więc... Zarobiliście, bo darmowy nawóz i zobaczcie, że mamy właściwie... O, full, skończył mi się obornik, dobra. I wiecie co? Obornik się skończył, kończy też się odcinek, więc dzięki za to, że byliście. A ja sobie to jeszcze pojadę, będzie się tak jeszcze tam trochę tam działał z tym. Albo wiecie co, tutaj jest wysane. Zgasimy. O, dobra. No, więc dzięki za uwagę, widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał, no i że w kolejnym też się widzimy. Na razie. Trzymajcie się i dajcie na co się o tym podwórku, czy wam się podoba. No i napiszcie w komentarzach, czy gracie na plandekach, nie? Bo plandeki są i do zboża, i do... masz też oczywiście te plandeki, to jeszcze macie wariant z cegłami jak coś, nie? Więc z cegłami są do zboża, a takie są do belek, nie? Więc dajcie znać, czy gracie i co sądzicie o takim podwóreczku tu w tym miejscu, nie? No. Także dzięki, trzymajcie się, do kolejnych. No i cześć, pozdrawiam, pa, pa.